36 z punktu widzenia historyka współpracującego z archeologiem, a kolega Marcin z punktu widzenia archeologa współpracującego z historykiem, dlatego że te dwie dziedziny oczywiście zawsze muszą się uzupełniać. Oczywiście mamy zawsze ze sobą do przedyskutowania wiele kwestii, są drobne spory, ale myślę, że spory twórcze. I z tych naszych obu prezentacji myślę, że będzie to wynikać. Mogli tutaj przyjechać i coś poopowiadać na temat i odkryć tego typu, no to jest rynek swojego rodzaju, więc trudno oczekiwać od nas więcej właśnie takich znalezisk, ale także w oparciu o różnego rodzaju działania podejmowane przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu również będziemy mogli Państwu różne ciekawe rzeczy zaprezentować, czy to z obszaru pałuk, czy też sąsiednich terenów. Przejdźmy jednak do Dzwonowa, do zaginionego miasta. Ja postaram się przedstawić tylko taki kontekst historyczny, który ułatwi Państwu osadzić znaleziska archeologiczne w określonym czasie, w określonych okolicznościach, wydarzeniach itd. Na wstępie taka poglądowa mapka, wprawdzie zatytułowana Polska za Władysława Łokietka, ale to oczywiście jest troszkę szerszy okres chronologiczny. Chodzi o to, aby wskazać, kiedy pojawiają się, w jakim kontekście pojawiają się pierwsze wzmianki o Dzwonowie, o miejscowości Dzwonowo. Jeszcze nie jako funkcjonującego na początku jako wieś, dopiero później jako miasto. To był okres rozbicia dzielnicowego i dążeń do tego, aby scalić te ziemie polskie. Oczywiście tych prób było kilka. Jak wiemy, przemysł drugi no, podjął tego typu starania. Niestety został uśmiercony i o spuściznę po nim upomniało się kilku spadkobierców, wśród nich Władysław Łokietek, ale również książęta głogowscy, którzy z nim o panowanie nad Wielkopolską rywalizowali. Tak więc tutaj na mapce widzimy tą Wielkopolskę, oczywiście Gniezno i Dzwonowo, to powiedzmy pomiędzy Gnieznem a Poznaniem. Pierwsza wzmianka o Dzwonowie związana jest z postacią Dobrogosta z Dzwonowa, właściciela tej miejscowości. On pojawia się w pewnym momencie u boku księcia Głogowskiego, Henryka Głogowskiego, który rywalizował z Łokietkiem, tak jak wspomniałem, o panowanie nad Wielkopolską. Dobrogost z Dzwonowa towarzyszył w Poznaniu księciu Głogowskiemu Henrykowi, który zgłosił roszczenie do panowania nad Wielkopolską i wówczas, podczas tego pobytu księcia Głogowskiego w 1307 roku w Poznaniu wystawiono dokument. W tym dokumencie pojawia się pierwsza wzmianka o Dobrogoście z Dzwonowa. Jest to zarazem pierwsza wzmianka o miejscowości, która tak się nazywa. Czyli 1307 rok. Ta rywalizacja pomiędzy władcami trwała dłuższy czas. W 1309 roku zmarł Henryk Głogowski. Władzę wówczas nad Wielkopolską przejęli jego synowie i znowu pojawiła się rywalizacja pomiędzy nimi a Władysławem Łokietkiem. I później, rok później, w sierpniu 1310 roku wytworzono kolejny dokument, na którym przywieszono taką oto pieczęć w dwóch wersjach, tutaj jest zaprezentowana. Dokument ten wystawiono w Dzwonowie, czyli no to już wskazuje na to, że musiało być tam miejsce, gdzie ten dokument mógł zostać wystawiony i domyślamy się, że już wówczas istniała tam jakaś siedziba rycerska, prawdopodobnie w formie jakiegoś dworu na kopcu. No oczywiście Dobrogost z Dzwonowa, który w tym momencie był już wojewodą poznańskim, musiał taką, jako możny rycerz, musiał taką siedzibę posiadać. To były kwestie prestiżowe. Domyślamy się, że podczas tego zjazdu w Dzwonowie, podczas którego wystawiono ten dokument,
doszło do takiego zjazdu rodzinnego rodu na Łęczu, w którym uczestniczyli i stronnicy Władysława Mokietka, a i Dobrogosław Dzwonowa, który reprezentował w tym momencie jeszcze stronników władców głogowskich. Być może oni starali się przy tej okazji w jakiś sposób przeciągnąć Dobrogosława na stronę Władysława Łokietka. Prawdopodobnie im się to udało. Władze w Wielkopolsce w 1314 roku Dobrogosław pozostaje w tym momencie na urzędzie wojewody poznańskiego, co zdaje się wskazywać, że faktycznie w tych walkach o rok wcześniejszy brał już udział po stronie księcia Kujawskiego. Ostatnia wzmianka o tym rycerzu to rok 1319. Po tym roku, krótko po tej dacie, Dobrogosław najprawdopodobniej zmarł. Po jego śmierci zmiantowano w 1321 roku i tam pojawia się ciekawa informacja na temat tego, że w chwili śmierci Dobrogosław oraz jego również zmarły syn Abraham byli obłożeni ekskomuniką. Cały czas zastanawiamy się jeszcze, gdzie mogli być pochowani ci dwaj ekskomunikowani rycerze Dobrogosław i Abraham. No jesteśmy zgodni uznać na podstawie różnych przesłanek, że tym miejscem był Dzwonowski Kościół, ale jest to bardzo trudno udowodnić, także jest to w tej chwili hipoteza. Inny epizod z dziejów, z najwcześniejszych dziejów Dzwonowa dotyczy najazdu brandenburskiego na Wielkopolskę. I tutaj historycy przez wiele lat prowadzili spór, dlatego że w księgach rachunkowych margrabów brandenburskich wzmiankowano o jakimś najeździe, między innymi na coś, co nazwano w tych księgach rachunkowych kastrum Zwanów. I tutaj historycy prowadzili spór, czy chodzi o jakąś miejscowość położoną w Magdeburgii, dlatego że tam też jest miejsce, które nosi taką nazwę i tam akurat toczyła się wówczas wojna. Czy też chodzi o jakąś wyprawę w głąb Wielkopolski, do której w tym właśnie roku mogło dojść. Historycy, którzy byli przeciwni tej koncepcji najazdu na Wielkopolskę, twierdzili, że kastrum Zwanów nie może dotyczyć wielkopolskiego Dzwonowa, bo przecież to była wieś, więc nie mogła nosić nazwy kastrum, czyli miejsca w jakiś sposób obwarowanego, zabezpieczonego przed najazdami. No i w zasadzie w tej chwili już wiemy, że w Dzwonowie w tym okresie najpewniej funkcjonował już dwór rycerski, czyli miejsce obwarowane, które jak najbardziej mogło zostać nazwane kastrum. Prócz tego w sąsiedztwie tego dworu być może już w tym czasie istniało miasto, które również było w jakiś sposób zabezpieczone, miało jakieś umocnienia obronne. Czyli to kastrum, pojęcie kastrum jak najbardziej mogło odnosić się do tej osady i w ten sposób ten dystans historyków w stosunku do opinii o najeździe na Wielkopolsce uległ zniwelowany. Zajmujemy oczywiście stanowisko, że w tamtym okresie faktycznie Brandenburczycy najechali Wielkopolskę i dotarli między innymi pod Dzwonowa. Po śmierci Dobrogosława majątek dzwonowski przeszedł na jego syna Dzierżykraja, zwanego Świdwą. W czasach Dzierżykraja po raz pierwszy wzmiankowano o istniejącym w Dzwonowie mieście, to był 1348 rok, ale miasto już wtedy funkcjonowało, powstało najpewniej wcześniej. Sądzimy, że w czasach jeszcze jego ojca. W tym samym dokumencie wzmiankowano o istniejącym w Dzwonowie kościele. No tutaj
widzimy cały czas nazwę Zwanowo, dlatego że w ten sposób to przez stulecia nazywano Zwanowo, ta forma Zwanowo jest znacznie późniejsza. Członkowie tej rodziny, kolejni właściciele Dzwonowa są wymieniani na kartach średniowiecznych kronik, w wielu dokumentach i z tych ułamkowych informacji na ich temat możemy szereg informacji również uzyskać. Ale żeby nie przedłużać, może przejdziemy dalej. Między innymi tutaj Jan Goszczarkowa również opisuje pewnej zwadzie, której doszło podczas wojny domowej w Wielkopolsce. Marcin Dzwonowa, miecznik kaliski, brał udział w tej wojnie, jego posiadłości został również najechany. Kolega archeolog Sławomir Żurówka Dzwonowo został dosyć mocno zniszczony. Wydaje się, że wówczas mogło okolice miasta zostać splądrowane, natomiast samo miasto myślę, że ocalało. Trafiliśmy także na kilka wzmianek o mieszczaninach dzwonowskich, co jest o tyle istotne, że miasto funkcjonowało w krótkim okresie. W zasadzie początki miasta to jest pierwsza połowa XIV wieku, a w XV wieku miasto przestało istnieć. Na początku XVI wieku wzmiankowano już jedynie, że istnieje tam 6 domów i w zasadzie to była cała osada. Więc miasto rozwijało się jedynie przez 150 lat. Mimo wszystko dwóch mieszkańców Dzwonowa w tym okresie trafiło na Uniwersytet Krakowski. Jednym z nich był Sędziwój, syn Mikołaja. Tutaj domyślamy się, że był to członek rodziny właścicieli Dzwonowa. A drugi, trzy lata później na Uniwersytet Krakowski trafił Piotr z Dzwonowa. I tutaj uznajemy, że jest to mieszkaniec miasta. Istnieją do tego dosyć solidne podstawy. Piotr z Dzwonowa był postacią nietuzinkową. Był postacią, która jest uznawana za jednego z wybitniejszych przedstawicieli nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XV wieku. On jest uznawany za kogoś, kto wiąże ze sobą dwa etapy rozwoju krakowskiej szkoły astronomicznej. Początków tej szkoły i okresu największego jej rozkwitu. W XV wieku, tak jak wspomniałem, Dzwonowo ma już za sobą okres największego rozkwitu i stopniowo ulega podziałom międzyrodzinnym i upadkowi. Tutaj na mapie mam zaznaczone Dzwonowo. Miasto z boku. Widzimy Poznań mniej więcej w tym punkcie, także Dzwonowo między Gniezdem a Poznaniem. Co ciekawe, w XIV wieku powstaje w sąsiedztwie kilka miast, które z Dzwonowem rywalizowały. To jest Murowana Goślina, wówczas Goślina Kościelna i Skoki. Prawdopodobnie uaktywnienie się takiego szlaku na północ, właśnie wiodącego przez Goślinę, przez Skoki, Wągrowiec i dalej na północ, spowodowało, że Dzwonowo było omijane przez bardziej ruchliwe szlaki komunikacyjne, co również mogło wpłynąć na upadek tego ośrodka miejskiego. Zainteresowaliśmy się także kościołem dzwonowskim, tak jak wspomniałem, pierwsza wzmianka to 1348 rok. Wówczas wzmiankowano o tym, że jest to kościół afiliowany do innego pobliskiego kościoła w Dąbrówce Kościelnej. Kościół dzwonowski oczywiście miał być kościołem mieszczańskim. Jeśli zakładano miasto w średniowieczu, to mieszczanie mieli dwa najważniejsze punkty w przestrzeni tego miasta. To był rynek, gdzie skupiało się życie świeckie, życie gospodarcze,
miasta i Kościół, w którym skupiało się życie duchowe. W przypadku Dzwonowa no, był to niewielki kościół parafialny. W zasięgu tej parafii było kilka pobliskich wsi, w zasadzie wiele, to było Dzwonowo, Pawłowo i Niedźwiady i to w zasadzie określało zasięg całej tej parafii. Kościół nosił wezwanie świętego Michała Archanioła. Prześledziliśmy kolejne wizytacje tego kościoła, które również w ten sposób ilustrują postępujący upadek tego niegdysiejszego miasteczka. Tak wspomniałem już na początku XVI wieku, pamięć o dawnym znaczeniu tego ośrodka była już bardzo mglista. W zasadzie na początku XVI wieku pisano już, że miasto to, jak powiadają, miejscowość ta, jak powiadają, kiedyś była miastem, czy nawet ta miejscowość Dzwonowa już pozostawała tylko jakąś taką mglistą tradycją. Na początku XVII wieku świątynia nie zrobiła na wizytatorze dobrego wrażenia, budynek był już uszkodzony, kościół od dawna nie miał własnego proboszcza ani wikariusza, czyli no to już był w nie najlepszym stanie. Później już pod koniec XVII wieku budynek świątyni był już w ruinie. Nieco później był już kompletnie zrujnowany i pozbawiony wyposażenia. W końcu w XVIII wieku postanowiono ten kościół zlikwidować i znika on w zasadzie z późniejszych wizytacji. Miasto, jeśli chodzi o właścicieli Dzwonowa, no to tak jak wspomniałem na początku, właścicielami byli spadkobiercy Dobrogosta Dzwonowa, Herbunałek, była to rodzina Zwanowskich, ale od XVI wieku właścicielami tej miejscowości była już inna rodzina, rodzina Rogalińskich, herbu Łodzia. To oni wystawili w Dzwonowie staropolski dwór, który w ostatnim czasie był eksplorowany przez archeologów. Bogactwo życia w takim dworze staropolskim ilustrują zarówno znaleziska archeologiczne, które pozwalają określić, jak wyglądały pewne sprzęty, które były na co dzień użytkowane przez mieszkańców, ale trafiamy także na takie perełki jak wydawnictwa z XVII wieku. To jest kilkustronicowa taka broszura wydana z okazji ślubu Jakuba ze Dzwonowa z Elżbietą Karnkowską. Myślę, że na tym zamknę ten swój krótki wstęp, zachęcając Państwa jeszcze do obserwowania zarówno strony facebookowej, zrozumienie miasto Dzwonowo, jak i strony internetowej. Tam jest wiele informacji, które uzupełnią to, co dzisiaj w tym krótkim wystąpieniu Państwu przedstawiłem. A teraz oddam głos Marcinowi Czerkowskiemu. Po tym przydługim wstępie historycznym przejdziemy teraz do meritum. Zanim przejdziemy do odkrycia miasta Dzwonowa, troszeczkę Państwu opowiem o historii archeologii lotniczej w Polsce w paru zdaniach. Początki archeologii lotniczej sięgają tak naprawdę do okresu międzywojennego. Pierwsze takie próby podjęto w latach 30. w Biskupinie podczas badań osady obronnej z epoki żelaza. I wtedy ekspedycja archeologiczna robiła zdjęcia dokumentacyjne stanowiska przez siebie badanego z takich właśnie balonów i sterowców. I ten sterowiec został przekazany przez sztab Wojska Polskiego właśnie na cele ekspedycji. No oczywiście tutaj były dosyć poważne problemy techniczne, żeby podwieszać taki aparat, który robiono zdjęcia pod balon. Oczywiście problemy ze zwalnianiem migawki, nie było oczywiście sprzętów takich jak teraz elektronicznych, także radzono sobie różnymi
metodami z tym, ale wyniki, znaczy wyniki zdjęcia, które wtedy wykonano grodziska biskupińskiego, tak naprawdę są rewelacyjne i mogą stanowić taki doskonały wzór do naśladowania. W okresie powojennym zainteresowanie archeologią lotniczą w Polsce upadło z różnych względów. Między innymi ze względu na koszty, dostępność do samolotów, utajnienie pewnych terenów, których nie można było fotografować, dostępność do takich rzeczy jak materiały fotograficzne. Także no, raczej ta archeologia lotnicza się nie rozwijała i tak naprawdę ograniczamy się do fotografii obiektów, które posiadają własną formę krajobrazową, czyli na przykład tak jak tutaj mamy zdjęcie grodziska na Ostrowie Letnickim. Natomiast w szerszym zakresie tej archeologii nie uprawiamy. No i tak naprawdę taki renesans archeologii lotniczej w Polsce zaczął się, myślę, że 2 dekady temu, kiedy tak naprawdę pojawiło się dużo unowocześnień, gdzie ceny usług też spadły dosyć znacząco i w tej chwili można zdjęcia lotnicze wykonywać tradycyjnie z samolotu, gdzie leci sobie pilot i archeolog, który fotografuje powierzchnię Ziemi i potem na podstawie analizy tych zdjęć wyszukiwane są stanowiska archeologiczne. Na parę lat ostatnich to są drony, które też stosujemy w Dzwonowie. Doskonale się spisują, mogą unieść kamerę, która wykonuje serię zdjęć, które potem w odpowiednim oprogramowaniu są łączone ze sobą tak zwaną ortofotomapą. Dlaczego te stanowiska widać? Metoda jest dosyć prosta. Stanowiska archeologiczne wykrywa się najczęściej za pomocą tak zwanych wyróżników roślinnych i wyróżników glebowych. Wyróżniki roślinne polegają na tym, że jeżeli są jakieś pozostałości osadnictwa pod ziemią, jakieś jamy wypełnione kotnicą, studnie, piwnice domostw, tam jest znacznie większa ilość kotnicy, jest większa wilgotność i wtedy roślinność ma lepsze warunki wegetacyjne, jak Państwo tutaj widzą, jest ta jama zagłębiona i tutaj mamy takie zboże, które jest znacznie wyższe i przy dojrzewaniu to zboże no troszeczkę później żółknie i najlepiej właśnie tak na przełomie czerwca, lipca takie wyróżniki widać z powietrza. Tutaj akurat takie rozwiezione siedziba rycerska, na kopcu, kopiec został rozwieziony prawdopodobnie w XIX, na początku XX wieku, żeby zwiększyć areał upraw, ale zachowała się fosa otaczająca właśnie ten kopiec i dzisiaj właśnie ona jest widoczna w postaci takiego pierścienia. A tutaj to samo grodzisko i widać, że to jest zupełnie inny też inna barwa ziemi, która wskazuje na obecność tej stanowiska archeologicznej. Ale nie jest to Dzwonowo. Takie rzeczy nieraz widać z powierzchni ziemi. To jest akurat już Dzwonowo, pole uprawne. I jeżeli Państwo będą kiedyś przejeżdżać przez pole uprawne, możecie zobaczyć takie miejsca, gdzie zboże jest wyższe i jest bardziej zielone. Te wszystkie tutaj wzgórki. Te wszystkie właśnie tutaj podwyższenia to są tak naprawdę miejsca, gdzie pod spodem są jakieś pozostałości jam lub budynków, które świadczą o aktywności człowieka. Tak jak mówię, widać to z powierzchni ziemi, ale oczywiście najlepiej widać to z powietrza. I tutaj mamy właśnie teren, ortofotomapę, którą można sobie zobaczyć też w internecie, w serwisie geoportal.gov.pl i na podstawie tego zdjęcia tak naprawdę zupełnie przypadkowo na początku 2014 roku udało nam się odkryć średniowieczne miasto. Jak Państwo widzą, tereny są dosyć mocno zalesione, także są niedostępne w takiej perspektywie archeologicznej, gdy archeolodzy chodzą po polach, po orce i patrzą, gdzie są jakieś fragmenty naczyń, nanoszą to wszystko na swoje mapy. No, tereny leśne niestety nie sprzyjają tego typu działalności.
Także ten teren Puszczy Zielonka jest słabo rozpoznany pod kątem archeologicznym. No i tutaj niesamowite szczęście tak naprawdę, że w tym całym zalesionym terenie tu jest taka polanka z polami należącymi do mieszkańców Dzwonowa i tutaj to całe nasze miasto się udało znaleźć. Tak jak Państwu mówiłem, miejsca, gdzie stały jakieś budynki, no są ciemniejsze. Rośnie tam zboże, które ma ciemniejszą barwę. Jak Państwo się przyjrzą, tutaj są takie ciemne plamy. To są pozostałości piwnic, budynków. O, tu jest to. Pozostałości piwnic, budynków mieszkalnych. One sobie tutaj tworzą taki kwadrat. Ten kwadrat to jest nic innego jak rynek miasta średniowiecznego. Taki sam jak jest w Poznaniu. We wszystkich miastach praktycznie, które mają genezę średniowieczną. No i tak właśnie, jeżeli chodzi o miasto, bo tak dużo ludzi się dziwi, troszeczkę jak mówimy, że Dzwonowo mogło zamieszkiwać około 200-300 osób jednorazowo. Tak mniej więcej można obliczać liczbę mieszkańców. Trzeba też pamiętać o tym, że no, miasto troszeczkę różniło się od naszego postrzegania, bo ponad 90% XIV-XV-wiecznych miast wielkopolskich, nie tylko wielkopolskich, była praktycznie w całości wykonana z drewna. Także nie mamy tutaj żadnych pozostałości murowanych piwnic, kamienic, jakich mamy w Poznaniu, tylko mamy pozostałości budynków drewnianych, zniesionych w konstrukcji szkieletowej najczęściej, z drewnianą ramą i wypełnianych gliną z sieczką. I tu już jest taka nasza interpretacja tych wyróżników, które widać z powietrza. Czerwone plamy to są pozostałości budynków. Tutaj bardziej wyraźnie widać ten kwadratowy plac. Tutaj domyślamy się istnienia ratusza, który najczęściej stał na środku rynku, ale nie jest to też regułą. Literką B oznaczyliśmy taką dosyć dziwną strukturę, której no, do końca nie wiemy, co to jest, tutaj też z kolegą się spieramy o to. Początkowo sądziliśmy, że to są pozostałości wsi o takiej zabudowie obalnicowej skupionej wokół obalnego placu. Przeprowadziliśmy w tym roku tam badania archeologiczne, które tak naprawdę niewiele nam tutaj naświetliły spraw. No, musimy się nad tym jeszcze zastanowić troszeczkę głębiej. Tutaj płynie sobie rzeka Dzwonówka, która kiedyś stanowiła granicę między archidiecezją poznańską i gnieźnieńską. Tworzy taką zabagnioną dolinkę i tutaj za tą rzeką mamy oznaczoną literką C, taką niewielką górkę, gdzie domyślamy się istnienia średniowiecznej rezydencji Dobrogosta, a na pewno siedziby szlacheckiej rodziny Rogalińskich herbu Łodzi. No i literą D jest oznaczony cmentarz mieszkańców Dzwonowa, związany z nieistniejącym kościołem pod władzami świętego Michała, o którym kolega mówił. Cmentarz został zlokalizowany na podstawie kości, które zostały wyorane na powierzchni pola. Ostatnim takim punktem, który jeszcze w Dzwonowie funkcjonował, niestety na tej mapie nie jest zaznaczony, jest mniej więcej w tym miejscu od XV wieku istniał młyn drewniany. I ten młyn drewniany istniał aż do lat 30. XIX wieku, prawdopodobnie w tym samym miejscu. Tutaj mapa z 1900 roku, pokazująca właśnie topografię tego terenu. Litera A miasto, domniemana wieś, cmentarz z kościołem nieistniejącym i tutaj taki półwysep wcinający się w dno doliny rzeki Dzwonówki i na samym końcu tego cykla właśnie siedziba rycerska i dwór Star Polski, czyli takie miejsce obronne, które dawało poczucie bezpieczeństwa właściciela. No i po odkryciu miasta pojawił się problem, co z tym dalej zrobić.
W 2014 roku składaliśmy wniosek do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o dofinansowanie naszych badań w Zwonowie. Niestety wniosek został rozpatrzony negatywnie. Było zbyt wielu chętnych, a za mało pieniędzy do podziału. W zeszłym roku udało nam się takie dofinansowanie zdobyć. Obecnie jesteśmy na półmetku naszego projektu. Projekt zakłada takie interdyscyplinarne rozpoznanie właśnie Zwonowa i jego okolic, środowiska przyrodniczego, kwerendę źródłową i prospekcje za pomocą metod nieinwazyjnych. Co roku są wykonywane zdjęcia lotnicze, były prowadzone badania za pomocą georadaru, za pomocą magnetometru protonowego i innych urządzeń, których na pewno nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo mam do tego specjalistę. I te wszystkie prace, które są prowadzone, mają na celu zminimalizowanie badań wykopaliskowych, tak żeby prowadzić je tylko w miejscach takich najbardziej newralgicznych, które mogą przynieść rozwiązanie jakiegoś problemu, który jest trudny do rozwiązania w wyniku tych badań nieinwazyjnych. Tak jak mówiłem, prace są finansowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W zeszłym roku też otrzymaliśmy dofinansowanie konserwatora zabytków w Poznaniu i też prowadzone ze środków własnych Muzeum Wągrowca. Na koniec 2017 roku planowane jest wydanie książeczki o Zwonowie, gdzie będzie podsumowanie tych naszych badań i na podstawie wszystkich wyników, które uzyskamy, chcemy stworzyć taki model 3D średniowiecznego miasta Zwonowa. I teraz Państwu pokażę, co nam się udało w ciągu tego roku zrobić. Udało nam się zrobić kolejne zdjęcia lotnicze. Tutaj znacznie wyraźnie widać te wszystkie budynki stojące wokół rynku. Jak to zna troszeczkę wyobraźni, to zobaczy, że tutaj jest na przykład przy froncie budynek główny, mieszkalny, a tu jeszcze z tyłu na przykład widać takie przebudówki, być może jakieś warsztaty lub jakieś zabudowania gospodarcze. Też cała powierzchnia praktycznie miasta została rozpoznana za pomocą metody magnetycznej, z pomocą metody procesowego. I to jest właśnie taki obraz tych podziemnych struktur, które pozostały po istnieniu miasta. Te wszystkie ciemne punkty są ślady zabudowy średniowiecznego Zwonowa. Tutaj na tej wizualizacji bardzo ładnie widać takie niewielkie przerwy tutaj pomiędzy zabudową. W tym miejscu mamy trakt prowadzący w kierunku północnym na Kcynie, a tutaj mamy zabudowany trakt prowadzący prawdopodobnie do miasta Głęboczek, które też niedaleko funkcjonowało, a też jest miastem zaginionym. I tutaj jeszcze trakt prowadzący, też zabudowany po obu stronach, prowadzący prawdopodobnie przez dolinę rzeki Dzwonówki koło siedziby właścicieli i skręcający na południe. I tutaj też samo miasto już zupełnie inną metodą przebadane. To jest akurat metoda elektroporowa. Wszystkie te metody tak naprawdę, wszystkie wyniki tych metod zebrane i nałożone na siebie tak naprawdę potrafią nam uzupełnić obraz tego miasta. Ale trzeba być też bardzo ostrożny, bo niektóre rzeczy są dosyć słodnicze. Tutaj mamy taką ciemną planę, która w innych metodach zastosowanych w ogóle się nie pojawia. A tutaj jest dosyć wyraźna. Jak się zastanawialiśmy, co to jest i dowiedzieliśmy się, wymyśliliśmy. Po prostu właściciel pola w tym miejscu od kilku albo kilkunastu lat gromadzi obory. Ten obornik na jesień jest rozłożony na pola i przerywany. Natomiast wiadomo, że to wszystko wsiąka w ziemię i taki właśnie obraz nam się tutaj pojawia. Na środku rynku. Pewnie skarb.
albo skarb. Cała powierzchnia też miasta została podzielona na takie kwadraty oznaczone odpowiednimi literami. I w ramach tych kwadratów na powierzchni kur były zbierane zabytki, no głównie fragmenty skorów, ale też kości ludzkie. I dzięki temu też możemy rozpoznać strefy, gdzie jakaś działalność człowieka się odbywała. Na przykład tutaj mamy zielonymi kropkami zaznaczone kości ludzkie występujące na powierzchni pola. Im większa kropka, tym więcej tych kości jest, ale zebrane wszystkie już razem pokazują nam zasięg średniowiecznego i nowożytnego cmentarza. W zeszłym roku prowadziliśmy badania wykopaliskowe. Tak jak Państwu mówiłem, te badania są, no, staramy się prowadzić w jak najmniejszym zakresie, żeby nie zniszczyć tych wszystkich struktur podziemnych, bo archeologia jest nauką, która niszczy, także raz przepadane stanowisko już nigdy nie jest tym samym stanowiskiem, już nie da się drugi raz przeprowadzić w tym samym miejscu badań archeologicznych. I badanie prowadziliśmy na terenie cmentarza. Rozpoznaliśmy fragment jednego z budynków, który stał przy rynku po stronie południowej, jednego po stronie północnej. Tutaj miejsce, gdzie spodziewaliśmy się przeprawy przez rzekę Dzwonówkę. No i tutaj na tej naszej domniemanej wsi Obalizowie. Badanie rozpoczęliśmy od cmentarza. Okazało się ku naszemu zdumieniu, że groby pojawiają się już na głębokości 10 cm. Czyli tak naprawdę idąc w szpilkach można już wbić szpilkę w czaszkę. Jak Państwo myślą, to jest dziecko już mocno uszkodzone przez chorkę. Nie ma czaszki, jest troszeczkę przemieszany. Tutaj też są kości chorane w trakcie chorki. Cmentarz jest położony na takim dosyć stromym, piaszczystym wzniesieniu. Także przez wieloletnią orkę, no, te kości jakby się coraz wyżej powierzchni pojawiały i były coraz bardziej niszczone. No ale też natrafialiśmy na takie lepiej zachowane pochówki. No większość niestety nie ma czaszek, bo czaszki jako kości, które są najwyżej, najczęściej ulokowane, najczęściej padały ofiarą lemierza. Także tutaj na przykład widać taką ciemną smugę, ślad po pługu, który wyorał czaszkę i gdzieś tam na powierzchni tyle kości znalazł. Jak Państwo tam widzieli na poprzedniej prezentacji, te groby były dosyć rzadko rozmieszczone. Natomiast drugi wykop, który zrobiliśmy w części już południowej, pokazał nam zupełnie inny obraz tego cmentarza. Jak widać, groby są znacznie gęściej i są wkopywane jedne w drugie. I tutaj to nam wskazuje na to, że jesteśmy, ta strefa cmentarza jest bliżej kościoła. No po prostu w średniowieczu, w czasach nowożytnych istniało takie przeświadczenie, że jeżeli to jest pokowane bliżej kościoła, tym no, ma większe szanse na zbawienie i tak powiem, będzie miał troszeczkę lepiej. W związku z tym ten grunt, te kwatery grobowe zlokalizowane przy cmentarzu były no, bardziej pożądane, no i jednocześnie też droższe oczywiście. Także tutaj ci mieszkanie dzwonowscy no, znacznie gęsi się chowali. Także mniej więcej wiemy, że życie ten kościół drewniany pod wezwaniem świętego Michała powinien być, a dwa dni temu dowiedzieliśmy się od pana burmistrza Skoków, że dostaliśmy dofinansowanie na poszukiwanie tego kościoła, także w lipcu tego roku będziemy pewnie go poszukiwać. Kości wydobyte z grobu od razu były też poddawane takim wstępnym analizom antropologicznym, które akurat koleżanki z Uniwersytetu Wrocławskiego opisują właśnie kości. Dzięki nim wiemy, ile wzrostu miała osoba pochowana w danym grobie, na jakie choroby cierpiała i w jakim wieku mniej więcej zmarła.
na wschód od kościoła, od cmentarza, w terenie zauważyliśmy taki dosyć dziwny garb ziemny na granicy kul prawnych i lasu. I tak myśleliśmy, że to mogą być obwałowania ziemne i miasta. I faktycznie zrobiliśmy taki niewielki wykop sondażowy przez ten wał. I okazało się, że faktycznie jest to struktura, która jest wykonana ręką człowieka. Tutaj ta ciemna warstwa opadająca w dół to jest próchnica pierwotna, tak zwana, która zachowała się od czasów usypania wału, który zachował się w postaci takiego niewielkiego w sumie nasypu ziemnego. No i nad nim się już odłożyła współczesna próchnica. Tak jak mówiłem, w miastach w większości istniała zabudowa drewniana. Także tak też nasze wyobrażenie o jakichś fortyfikacjach miejskich z kamienia wykonanych czy z muru, to odnosi się tak naprawdę do bogatszych miast, takich jak Poznań, Kościan. Natomiast małe ośrodki miejskie, takie jak Dzwonowo, miały jakieś niewielkie obwałowania ziemne, niekiedy drewniane ziemne. Miało one pewne znaczenie, pewnie obronne, ale bardziej służyło to określeniu zasięgu miasta i pokazaniu, gdzie, dokąd obowiązują prawa miejskie. I też w trakcie badań też sporządzaliśmy dokumentację za pomocą dronów, także też takie obrazy trójwymiarowe tych naszych wykopów są w tej chwili opracowane. A tutaj drugi budynek przy Bierzei Północnej Rynku. Widać spalone drewno. Liczyliśmy na to, że uda się pobrać jakieś próby do badań dendrochronologicznych, ale niestety tak naprawdę tutaj ładnie jest to drewno doczyszczone, natomiast są takie bardzo cienkie laminki o grubości pół centymetra, które nam tutaj nic nie wniosą. Ale co ciekawe, mamy tą konstrukcję spaloną, natomiast tutaj mamy taki prostokącik, troszeczkę ciemniejszy i okazuje się, że po prostu po spaleniu budynku postawiono tutaj drugi budynek, troszeczkę mniejszy. Ten budynek datujemy właśnie na pierwszą połowę XIV wieku, ten troszeczkę późniejszy, około myślę połowy XIV. Kolega się śmieje, będziemy dyskutować dzisiaj. Tutaj narożę takiej konstrukcji spalonej tego właśnie budynku przyrynkowego. I badania na dworze staropolskim. Niebieską linią zaznaczyłem potencjalne obiekty archeologiczne widoczne z powietrza. Białymi prostokątami to jest powierzchnia, którą przebadaliśmy archeologicznie. Jak widać, jest to niewielka powierzchnia, bo akurat ta działka będzie niedługo zabudowana, także badania, które tam prowadzimy, mają charakter ratowniczy przed budową domu. I tak wyglądały te nasze badania. Studenci z Uniwersytetu Poznańskiego, z Instytutu Prahistorii, teraz już Instytutu Archeologii. Tutaj natrafiliśmy na pozostałości pieca piekarniczego, który zaraz Państwu pokażę. Jeszcze chwileczkę. W narożniku wykopu udało nam się znaleźć, natrafić na taki fragment prawdopodobnie zabudowy średniowiecznej. Z tego mamy dosyć dużo zabytków metalowych, mamy troszeczkę militarów, także myślimy, że może być to coś związanego z dworem na Łęczu, ale to kwestia jest jeszcze otwarta. Też dla Państwa przygotowaliśmy taką małą prezentację zabytków, także potem będzie można zobaczyć. I tak jak już mówiłem, pozostałości pieca piekarniczego na różnych poziomach eksploracji. Tu zaraz po odkryciu, tutaj już zachowana dolna część, czyli takie klepisko wylepione gliną. Tak mniej więcej taki piec mógł wyglądać. To jest wnętrze piekarni spod jak Subalpozara Beheima. Widać taki piec
kopulas, do którego wkładano najpierw drewno. Jak się pies nagrzał, wygarniano żaby, wkładano rozumiano kupiec. No i też pochówki no, jamy, w których wrzucano pawlinę. Wiadomo, że zwierzęta padały z różnych przyczyn. Jakiego rodzaju pomory były, to taka jama sanitarna, gdzie takie ucieraczka 4-6-miesięcznego wrzucono. I tutaj tak się śmiejemy, to są ślady libacji rodziny Rogalińskich. Tutaj rozbity gąsior szklany, który jakieś pewnie węgrzyny przechowywano. Udało się go w całości praktycznie wykleić i niedługo trafi na ekspozycję muzeum. Przejdziemy teraz już tak szybciutko do zabytków, które udało nam się wydobyć w trakcie wykopalisk. Okazało się, że teren, gdzie istniał dwór staropolski, był już zasilony w neolicie. Mamy siekierkę kamienną neolityczną, grot strzały z wczesnej epoki brązu, jakiś wiór krzemienny. No i oczywiście największa ilość zabytków jest też zmorą archeologów i osób, które je magazynują, to jest ceramika. Tych fragmentów ceramiki mamy około 12 tysięcy w tej chwili z Dzwonowa. To akurat takie ciekawsze formy XVII-wieczne. Ozdobą każdego dworu staropolskiego był piec, który nie tylko służył do ogrzewania pomieszczeń dworskich, ale musiał też stanowić obiekt zawiści sąsiadów, którzy przyjeżdżali pobiesiadować. Mamy takie fragmenty kafli XVII-wiecznych, jeszcze z czasów przed potopu szwedzkiego. To są właśnie te takie zdobione niebieską glazurą i takim białym reliefem. Mamy anioł, delfin, także piec, który stał w Dzwonowie, musiał być bardzo ozdobny. Zabytki kamienne, głównie posełki służące do ostrzenia noży i innych narzędzi gospodarczych. Dosyć duży zbiór zabytków wykonanych z kości, z poroża. Kostka do gry z XIV wieku, okładziny noży, grzebienie, igła, ściana. Także ten wybór zabytków z różnych surowców jest naprawdę duży. No i odrobinka też militariów, groty z szarżu, grot biały ton do kuszy. Tutaj taki przedmiot, który tak naprawdę po wydobyciu był jedną wielką grudą żelaza, okazał się być strzemieniem. Bodźce gwiaździste do ostróg, podkowa. No i też taka dosyć duża seria przedmiotów, które wiążemy z odbiciami pasów rycerskich i mieszczańskich. Pasy paradne mieszczan i rycerzy musiały być odpowiednio zdobne. Także tutaj mamy zakończenia rzemieni. Do tego zabytku jeszcze za chwileczkę wrócimy. To jest właśnie oficie pasa, które Państwo będą mogli dzisiaj w oryginale też zobaczyć. Przedstawia taką postać na lwie stojącą, w tym dosyć dziwnym geście. Widać, że zabytek jest dosyć mocno wytarty, tutaj twarz praktycznie zatarta. To świadczy, że to jest długo w użyciu. I tak jak Państwo widzieli, ta postać ma taką szatę z szerokimi ramionami. Tutaj przykłady takich ilustracji z epoki, pokazujących właśnie kobiety w takich szatach. I to była taka moda, która utrzymywała się w Europie od mniej więcej 1375 do 1425 roku. Czyli mniej więcej możemy powiedzieć, że to okucie pasa to są okolice roku 1400, może okolice Wisły pod Grunwaldem. I taki też przedmiot, który nas troszeczkę zwiódł na początku, jak jeszcze nie był zakonstruowany. Myśleliśmy, że to jest oścień na ryby, natomiast kolega, który z nami prowadził badania archeologiczne, dostarczył nam taką rycinkę XV-wieczną,
gdzie jest przedstawiony kucharz takim przyrządem właśnie trójzębnym. I okazało się, że jest to po prostu taki widelec do wyciągania porcji mięsa z kotła. I też duża seria monet. Dla nas oczywiście najcenniejsze są te, które są znajdowane w obiektach archeologicznych, które potrafią nam datować jakieś zabytki nieruchome. No i tak naprawdę najstarsze monety w tej chwili mamy od 1268 roku do praktycznie niemalże współczesnych. A tutaj dosyć ciekawa moneta beznapisowa, przypisywana Władysławowi Łopiewkowi. I jak profesor Paszkiewicz z Wrocławia stwierdził, jest to w tej chwili czwarta albo piąta moneta tego typu znaleziona na terenie Polski. I tak już szybciutko już będę powoli kończył. Dzwonowo to nie jest jedyne miasto, które zaginęło i nie istnieje już na kartach atlasów. Pierwszym takim miastem odnalezionym na terenach Polski było Stęszona Góry, które prawdopodobnie uległy zniszczeniu w czasie wojny domowej właśnie w latach 80. XIV wieku. Zostały zlokalizowane przez profesora Rączkowskiego w 2006 roku. Jest to miejsce też, gdzie są pola uprawne. To jest mniej więcej 2 km od obecnego miasta Szamotury. I też widać tutaj kwadratowy rynek i zabudowę ulice wybiegające z rynku. Drugim miastem jest Niszała, położone naprzeciwko Torunia. O ile stare Szamotury uległy zniszczeniu prawdopodobnie na skutek wojny domowej, to Nieszawa uległa zniszczeniu na rozkaz królewski, kiedy w czasie wojny 13-letniej Torunianie zdecydowali się poprzeć króla polskiego w walce z zakonem krzyżackim, postawili warunek, żeby zniszczyć miasto, które było po drugiej stronie Wisły i stanowiło dla nich konkurencję. Tak naprawdę jednym dokumentem królewskim miasto w ciągu kilku lat zostało rozebrane, a mieszkanie przenieśli się 2 mile bodajże w górę Wisły, gdzie zostali nowe ziemie na założenie miasta. I trzecim takim miastem jest położone koło Olsztyna Barczewko, w średniowieczu zwane Wartenburg. To jest miasto, które powstało na terenach pruskich, założone przez Krzyżaków. Przez długi czas uchodziło za grodzisko pruskie z XII lub XIII wieku. Tutaj Państwo widzą, jakie potężne wały otaczają to miasto. Natomiast zdjęcia lotnicze pokazały, że znajduje się tutaj też zabudowa charakterystyczna dla miast średniowiecznych. Mamy rynek, mamy wokół niego zabudowę, z tym, że miasto istniało tylko 25 lat. Upadło o świcie pewnego dnia ofiarą najazdu książąt litewskich, że w ciągu paru godzin miasto przestało istnieć i tak naprawdę tutaj mamy pozostało się spalonej chaty. Tak jak mieszkańcy zastaną, tak to wszystko zostało do dzisiejszego dnia, także nie jest wcale tutaj na wyrost określenie tego, jakie tylko Bombeje właśnie paramińskie. I taki ostatni przykład, jaki chciałem Państwu pokazać. Wszystkie te miasta w Polsce mają to do siebie, że są na terenach uprawnych. Natomiast w Niemczech jest takie miasto, które się nazywa Freienstein. Tutaj mamy zarys tego miasta. I chciałbym Państwu pokazać, jak takie miasto właśnie nasi zachodni sąsiedzi zagospodarowali. Tutaj właśnie rynek, zabudowa miejska, to wszystko na podstawie zdjęć lotniczych i badań inwazyjnych. Cała przestrzeń miasta została zamieniona tak naprawdę w park archeologiczny, gdzie są ustawiane takie sylwetki właśnie mieszczan pokazów, no, wykonujących różne czynności. Mamy kołodzieja, kowala, piwowara, albo wylenara.
też tutaj są ustawione takie kioski, gdzie przez takie wizjerki można się przenieść w średniowiecze. Są skierowane na pole i tam właśnie są przez wizjerki widać konstrukcję trójwymiarową miasta z jakimiś ulicami, z kolejnami i tak dalej. Jeszcze takie pawiloniki też pokazujące miejsca walki. No i no, to jest nasza ekipa, która w tym roku, w zeszłym roku z nami działała. W tej części, tylko mieliśmy dużo wolontariuszy z różnych ośrodków, z Wrocławia, z Warszawy, z Gdańska. No, bez tego, gdzie oczywiście nie byłoby tych naszych wielkich badań. No i też dzięki pomocy mieszkańców Zwolna, którzy no, bardzo nas wspierają w naszych poczynaniach, śledzą je. No i też dzięki pani Marii, która też nas zawsze ciepłym słowem wspiera i użycza też swojej działki do takich plenerowych spotkań dzwonowskich. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że mnie przygadałem. Myślę, że to się będzie powtarzać nie tylko dzisiaj.